Siostry i bracia w Chrystusie. Dziś przypada święto przemienienia Pańskiego i dlatego nasze myśli kierujemy w stronę wydarzenia, kiedy to niektórzy uczniowie pańscy doświadczyli Bożej potęgi i mocy. Wczytajmy się w słowa zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza z 17 rozdziału, które relacjonują tamte wydarzenia. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata Jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli, uczniowie upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy swe oczy, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Drodzy, Jezus w pewnym momencie, dokładnie zmierzając w stronę Golgoty, zabrał 3 swoich apostołów, Piotra, Jana oraz Jakuba, i prawdopodobnie na górze Tabor ukazał im swoje 2 natury: ludzką, czyli tą, którą dobrze już znali, pielgrzymując z Nim na co dzień, oraz boską, której doświadczenie było dla nich zapewne dużym zaskoczeniem. Góra w świadomości ludu Bożego Starego Testamentu była miejscem szczególnym. To właśnie tam spotykano się z Bogiem. Na przykład Mojżesz rozmawiał ze Stwórcą na górze Synaj. W górach i dziś możemy oczywiście doświadczać nie tylko zachwytu nad pięknem Bożego stworzenia, ale też ciszy sprzyjającej modlitwie. Takiej postawy w modlitwie uczył nas Pan Jezus. Mówił, że gdy się modlimy, to powinniśmy zamknąć za sobą drzwi i w odosobnieniu spędzić czas w skupieniu tylko na relacji z Najwyższym. Dla mnie ciekawe jest, że Pan Jezus, wybierając to miejsce na spotkania, więc górę, wybrał tylko 3 apostołów, i to akurat tych, którzy potem będą Mu towarzyszyli podczas modlitwy w Getsemane. To ci wybrani uczniowie mieli po zmartwychwstaniu, zdaje się, że zaświadczać jako wiarygodni świadkowie o tym, co widzieli i słyszeli, w myśl prawa mojżeszowego, które mówiło, że gdy 2 lub 3 Żydów wspólnie składa świadectwo o jakiejś ważnej sprawie, to uważa się to coś za prawdę. Nie ulega wątpliwości, że dla Jakuba, Jana i Piotra doświadczenie przemienienia Pańskiego było ważnym momentem w ich duchowym życiu i służbie, w której często działali razem. Jan i Piotr byli tymi, którzy brali udział we wskrzeszeniu chromego w świątyni jerozolimskiej, o czym czytamy w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ci sami uczniowie po przyjęciu Słowa Pańskiego przez Samarię udali się tam, aby utwierdzać i składać świadectwo o tym, co Jezus zdziałał na ich oczach. List do Galacjan wymienia właśnie tych 3 uczniów, czytamy o tym w 2 rozdziale, wiersz 9. Otóż gdy poznali okazaną łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Gdy Jezus wraz z 3 uczniami znajdował się na górze, nasz Pan został przemieniony. Jego twarz jaśniała jak słońce, a szaty były jak światło. Motyw jaśniejącego oblicza znany jest nam ze Starego Testamentu. W 2 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 34, czytamy tak: A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku 2 tablice świadectwa, nie widział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Tak samo w przemienieniu Jezusa apostołowie doświadczyli szczególnej Bożej obecności. Myślę, że możemy wysnuć z tego wniosek, że skupienie się przez ludzi wierzących tylko na tym cielesnym, ludzkim wymiarze Jezusa to zbyt mało. Historia przemienienia Pańskiego pokazuje bardzo wyraźnie także boską naturę Chrystusa. W naszej historii pojawiają się także inne postacie. Jest Mojżesz, jest także Eliasz. Mają one wymiar symboliczny.
Mojżesz był tym, który przyniósł od Boga prawo. Eliasz zaś był w zasadzie pierwszym prorokiem i jednocześnie tym, który miał poprzedzać nadejście Mesjasza. O tym czytamy zaraz po naszym dzisiejszym tekście. W tym wybornym towarzystwie Piotr poprzez swoje wypowiedzi, jak widzimy, wyraźnie przewodzi wśród trzech apostołów. Jednocześnie wyraźnie widać, kto jest w tekście panem, a kto zaledwie uczniem. Dla Piotra całe wydarzenie przemienienia było tak realistyczne, że zaproponował rozbicie namiotów, oczywiście tylko dla Pana Jezusa, Eliasza i Mojżesza. To było jednocześnie zapewne coś tak fantastycznego dla Piotra, że chciał on w tym uczestniczyć dalej i rozbicie namiotów dawało jakąś hipotetyczną szansę na to. Myślę sobie, że to bardzo ludzkie, że w ferworze codzienności chciałoby się gdzieś uciec w Bożą orbitę. Tęsknota za utraconym rajem obecna jest gdzieś głęboko w naszej ludzkiej naturze. Pięknie wyraził to ojciec Kościoła Augustyn, który powiedział kiedyś: o Panie, Ty nas stworzyłeś i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Mimo całego zrozumienia dla Piotra, jako ludzie tu na ziemi pozostajemy ciągle w toni życia, mając przed sobą zadania i cele postawione nam przez Boga w naszej teraźniejszości. W wierszach 5 i 6 naszego tekstu czytamy dalej: gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. W tym wierszu naszego tekstu padają słowa bliźniaczo podobne do tych wypowiedzianych podczas chrztu Pana Jezusa. Poprzez wypowiedziane słowa tę szczególną chwilę można rozumieć jako ogromne wzmocnienie Boga Syna przez Boga Ojca. Podczas chrztu z chmur zstąpiła gołębica jako symbol Ducha Świętego. A tu całe wydarzenie przemienienia Pańskiego dzieje się w chmurach, jakby w symbolu teraźniejszości i zarazem Bożego prowadzenia. Pamiętamy przecież, że poprzez chmurę Bóg prowadził we dnie lud wybrany przez Półwysep Synaj. W drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 13 czytamy: a Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Słowa wypowiedziane w chmurach podczas przemienienia przez Boga Ojca są szczególne. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Mówi się, że występuje zależność pomiędzy tym, czego słuchamy, a tym, jakimi ludźmi jesteśmy. Dobrze oddaje to para pojęć w języku niemieckim. Słowo hören, czyli słyszeć, i słowo gehören, należeć, mają podobne źródło. Mówiąc najprościej, należymy do tego, kogo słowa słuchamy i za czyim słowem w codziennym życiu podążamy. Hören i gehören. Dwa słowa, które dają nam do myślenia. Aż ciśnie się na usta zapytać teraz, w czyje słowa ja wsłuchuję się w moim codziennym życiu. W wierszu 8 i 9 naszego tekstu tak czytamy: a podniósłszy oczy swe, nikogo już nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Nagle nie ma już Mojżesza i Eliasza, zostaje sam Jezus. W końcu to w Jezusie wypełniły się proroctwa Starego Testamentu i nie trzeba już ludzi zapowiadających przyjście Mesjasza. W Jezusie więc wypełnia się przeszłość, łączy teraźniejszość z przyszłością. Co ciekawe, w tamtej chwili uczniowie leżeli przerażeni twarzą do ziemi, oddając w ten sposób Bogu cześć. To może być i dla nas impuls do przemyśleń, że postawa modlitewna coś mówi o naszym stosunku do Boga. O ile jednak poważne traktowanie Boga we własnym życiu, tak zwana bojaźń pańska, wyrażająca się też w postawie modlitewnej, jest czymś pozytywnym, to życie w nieustannym strachu nie jest moim zdaniem powołaniem nas, chrześcijan. Siłę i moc do odważnego życia daje Jezus Chrystus, który dotknął przerażonych Jego potęgą uczniów i powiedział: nie lękajcie się. Nie musimy się więc lękać, choć nieraz możemy się bać różnych przeciwności życia.
Nie musimy się lękać, możemy żyć w pokoju, bowiem Jezus zawsze jest po stronie tych, którzy wsłuchują się w Jego słowa i przez to należą do Niego. Kto słucha słowa Jezusa, ten do Niego należy i może z nadzieją patrzeć w przyszłość. Koniec końców, całe wydarzenie przemienienia Pańskiego zostało zrelacjonowane i potwierdzone przez apostołów jako naocznych świadków. Możemy o tym przeczytać w drugim liście Piotra, w rozdziale pierwszym, w wierszach od 16 do 18. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na Górze Świętej, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Życzę wam, siostry i bracia, udanego kolejnego dnia życia, w którym niech będzie miejsce na słuchanie tego, który tak zaskoczył swoich uczniów, dla Jezusa, który będąc naszym Bogiem powiada do każdej i każdego z nas: nie lękaj się. Amen.